Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk 2077. Ruszamy na kolejne zadanka. Jestem przy jednym z nich, tak jak widzicie po prawej, niedźwiedzia przysługa. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. A, tu i tam. Okej, okay. Co my tu mamy? Wezwij windę. To mi się wydaje, że jest, tak. Dobra, jak ją się do góry podnosi? Nie wiem, to jest. Tak. Co dalej? Jak tu zjechać? A, ten deser. A, tu się pojawił. No dobra. Trzecie, drugie, taras. Nie wiem, gdzie mam jechać. Pojedziemy na razie tu. Daleko to jeszcze? 10 metrów. Chyba wyżej. Tak czy nie? Chyba tak. Dobra, idziemy wyżej. Nie, to było niżej. Głupieje troszeczkę ten znacznik. No jednak głupiał. Budowlana. Oczywiście po obu stronach jest za to. Nie wiem, co tu mnie może spotkać. Co my tu mamy? Jest F.A. O! Szczurzyca. Okej. Okay. Nie wiem, czy będę miał z nimi przyjemność się spotkać, czy też nie. Zobaczę się. Co tu się dzieje? Wpisz kod 1975. 1, 9, 7. Okej. Okay.
bratobójca, nóż kuchenny, eurodolary. I co, to jest wszystko? Serio? Tylko tyle? Ja pierdzielę, taka akcja. Ale cóż, to chyba takie będą tylko te w tym momencie zadania. Tak przy okazji zobaczę, co to w ogóle jest. Wow, ale to ma kopa. Nie powiem. Bratobójca. To jest 5+. Wow. Zasięg broni 90, ale zasięg ma malutki. To w ogóle co to jest za rodzaj broni? Gdzie to było? Karabin, podwójna strzelba. A, no to wszystko jasne. Strzelba faktycznie. Wróć. To teraz zrobimy sobie zadanko. Zadanko to było z telefonu. Nierit. Kurde. A pierdziele. Gdzie on tu był? On będzie teraz mnie tak męczył cały czas. Dobra. To w takim układzie robimy zadanie... Zadzwoń do Lidę. A, dobra, wiem dlaczego. Czarna godzina... Szybko. Idź do domu, zanim będzie za późno! Inwazja! Kuźwa, co on ode mnie chce? Cholera jasna, no co za cieć? Gdzieś tu jest! Czy wy będziecie do mnie strzelać? Chyba umiera! No chyba wy umieracie. Coś mi się wydaje. Cholera jasna, będą mi się tutaj pałętać. Nie zaczepiać. Okej. Wiecie co? W poprzednim odcinku miałem to zrobić, tu mamy zrzut, więc zajmiemy się zrzutem. Teraz, gdzie by tutaj ustać? Może ja się tutaj po prostu zaczaję. O, za tym murkiem. Teraz tak. Mamy tak, tu gościa. Tu mamy gościa jakiegoś. Tu mamy kolejnych. Sierżant, dobra. Dobra, i tu już widzę, kogo mam bić w pierwszej kolejności. Okej. Tu widzę kolejny gość. Celmy się. Zasadniczo nam ten murek co bardzo nie chroni. Ale dobra. Broń. Ta. Zaczynamy akcję. Synapsys. Zaczynamy od niego. A, jeszcze nas nie zdiagnozował, więc... Czekamy. Się troszeczkę odrodzi tego. Wizytanci są... Tak powiem... Grywanie jest, no ale spoko. Jeszcze. Ujawnienie szok dźwiękowy, wsparcie. A ja potrzebuję co? Szok dźwiękowy, wyzwanie wsparcia. W sumie nie wiem do czego to jest, no ale dobra. Dobra. Nie za dobre miejsce w sumie wybrałem, no ale dobra. Ten trochę za szybki, widzę, jest.
nie tego wziąłem, no. Pierdalaj. No, nakurwiać! Nakurwiać. Kurde, jestem za daleko mimo wszystko, ale dobra. Ma odsłonięty bok! Tam jeszcze jakiś jest? Dobra. Zobaczmy go. Kolejny widzę jest. No, wyznaczony. Kurde, duży rozrzut widzę ma ta broń. Lepsze miejsce powinienem tu znaleźć, no ale cóż, jest co, co jest. Ciągniemy to broń w takim razie. Oj, całkiem nieźle. No, wyłaź. Okej. Macie. Nie sądzę, żeby tych było tak mało, ale dobra, spróbujemy. Gdzie macie? No chodź tu, chodź tu. No, tak. Okej. Dobrze, przychodzę do mnie. Spoko. Ktoś tu jeszcze w ogóle jest? A, jest jeszcze. Kurde, nie chcę, ja chcę przybliżenia. O Jezus Maria. Dobra, weźmy tego. Komponenty. Idziemy, nie ma co. Kurwa! Nie da to się zostać! Okej. Nie to. To poproszę. Nie macie. Całkiem niezła ta broń jest, naprawdę. Przejście. No, tu jakoś. Dobra. Żyje 22. Super. Zrobił przypadkiem. Okej. Nie wiem, czy tu ktoś jeszcze jest, ale lepiej być ostrożnym. Zgarniajmy co lepsze rzeczy. Thank you.
niebieski, niech będzie. Dobra. Zabieramy rzeczy i spadamy stąd. Okej. To było tylko tyle. Dobra. Musimy wsiąść nawet do tego auta. W sumie. O, i tu mamy jeszcze lepszą możliwość. Dobra. Jezus Maria, jakie tutaj rzeczy niebezpieczne. Dobra, i my mamy jechać w które miejsce? Tutaj. Mam najbliżej. Spoko. Dobra, jesteśmy chyba na tamie, tak, dokładnie. I po drugiej stronie to jest. Pytanie, czy ta przestroga coś tam tutaj... Co ona będzie znaczyła w ogóle dla nas? Co to do odcinków, nie wiem, ile to jeszcze tych odcinków będzie. Ale podejrzewam, że już kilka tylko i będzie finał. Czyli zakończenia całe. Jeszcze takie drobne jakieś zadanka porobimy. Nie wiem, czy ja sobie zrobię to na uboczu, czy może jakiś live by warto było przyszykować. Zastanawiam się. Merci. Dobra, 90-80 metrów. Jakaś broń chyba jest. Kurtka. Ha. No nie, no naprawdę. Dzisiaj widzę takie zadania, co paskudne. Ale weźmy to, zróbmy. Gdzie jesteś? Odpiszę? Kerry, halo. Aha, chyba niestety, ale on tu nam nic nie da. Dobra, tutaj co tu mamy? Kto tuż to jest? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Proces zakończony. Erik jest na wolności, a nasza sprawa została w tajemnicy. Rozwiązałeś mój problem, oby na dobre. Dobrze. No dobra, wątpię, kłopoty chyba lubią twojego syna, Michala. Dobra, niech będzie to. Nie wiem, czy chyba to tamtego, co te... Kurde, naprawdę nie wiem, do kogo ja odpisuję. Kolejna SMS. Pamiętaj, że wykrywałeś readera, zamiast symboli pod kogoś, to was chciał, dobra. A, to takie... Mało istotne widzę elementy są. Dzięki za info. No i w sumie ja tak na dobrą sprawę powoli nie mam co robić. No hej panam, już tęsknię, masz czas. Tata na pewno odpisze. Ja też tęsknię, ale dzisiaj akurat nie mam ani minuty, dam znać jak będę wolna. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dyspozytor policji. A, dobrze. Więc ja sobie jakieś zadanko muszę dobrać. Co tu mamy jakoś blisko w miarę? Więc 0.30 a 3.30. 1 kilometr. Może... A nie, to też jest... Czekajcie, to są dwa takie zadania? Nie, to jest to samo zadanie. No dobra. Biorę to. Będzie dzisiaj... To
troszeczkę takich zadań mniejszych. Na zadanie. Co to takiego za zadanie jest? Nie to. Kocham cię, kochanie moje. Gdzieś to było? Tu, poczekaj 2 dni na wiadomość od swojej partnerki. No dobra. Znowu musimy... Czekajcie, a może tutaj jakoś samochód wyrwę? Maxtag! Dzwońcie po Maxtag! Stój! Stój! Stój, powiedziałem! O kurwa mać! Co za jebaniec! Potrącił mnie, no! O, ale ty... Stój, rzesz! Perdóname, por favor. Wypierdalaj! Ja chcę tylko kilkanaście metrów podjechać. Może coś się zacznie dziać w tym odcinku. Gdzieś tu chyba to było. O, ale tu widzę za to coś innego. Dobra, skorzystamy z opcji. Zgarniemy ten samochód w takim układzie. Już za kierownicą, no i świetnie. Jedź pod ten adres. Okej, na pewno będziemy mieli towarzystwo. Tu jeszcze chyba nie było miejsca, żeby nie było. Mamy 4,5 km do przejechania. Moment, to nie trudno przejechać. Pierdzielać. Okej. Dobra, zobaczymy się. W razie coś się będzie działo na przejeździe, to się zobaczymy. Jeszcze jedno. Słyszysz? Co jest? Mało czasu. Ludzie wyspa? Sekund zostało. Pierdziele. No, gorąco jest. Czas mi błaganie jeden, ale już jestem bliziutko. Ale mogę nie zdążyć mimo wszystko. No to mi takie kuźwa przeszkody robić. Jedź, kuźwa, jedź. 20 sekund. Jest szansa bardzo duża. Gdzie tu się wjeżdża? Masz do tego zajebisty tak. Wow. Okej. Okay. Mój człowiek zajmie się resztą. Sprawdź skrytkę. Twoja nagroda. Tylko nie trzeba za kłopot. Co jest grane? Co tu się odpijebało? Ja pierdzielę. Sam zaczął cofać. O rany Boga. Okej. Dobra, mamy wszystko.
Ale co to się odjebało, nie mam pojęcia. Dobra. Czyli cóż, musimy jeszcze raz zadanie wybrać, bo niestety cały czas mnie tam bierze. To miało być to zadanie. Się oddaliliśmy od niego. A czy ja tu coś gdzieś mam? Jakiś transport szybki? Nie widzę. A na mapce? Jest, tu. Czyli w dobrą stronę patrzę nawet. Dobra, a nawet widzę. Okej. I my musimy podążyć... Ojeju. Zawsze klawisze mi się mylą. Dość daleko, mianowicie tu. Ale możemy się tutaj przetransportować. Jesteśmy, mamy 300 metrów. No spokojnie. O lolu. Jest jakaś droga zamknięta. Okej. Dobrze byłoby, żebym się nie zabił przez jakieś skoki, przez płot, mury. No normalnie. Gadałem do Kim, tylko znałem. Czekaj, jeszcze raz. Dostałeś wyrok, miałeś wyrok. Mam cię, tu mamy zejść. A, trafiłem. Się widziałem, że byłem patent. Byłem jak w drugim okej. Nie da się tu jakoś przez na skróty pójść. O, tu się nie pytam, co tu się wydarzyło. Jest tam. Dobra. Przelecimy przez autostradę. Chyba numer 666. Jesteśmy. I ostatnie 100 metrów. O, tu widzę, jeszcze gliny są. Nawet widzę, tu teleporter był. Okej. Gdzie on jest? Zaczekaj. To czekamy. Fajnie, że jesteś. O, podjechał. Siadaj, przejedziemy się. Jak tylko cię zobaczyłem wtedy u mnie, pomyślałem, że ten to ma jaja. Do tej robótki zdecydowanie potrzebuje kogoś z jajami. Lepiej mu powiedz, żeby trzymał łapy na kierownicy. Za każdym razem, kiedy Kerry prowadził, lądowaliśmy w jakimś rowie. To twój samochód? Nie, no skąd? Pożyczony. Nic się nie stanie, jak go skasujemy. A taki jest plan. Kurwa, wiedziałem. To do czego nam się te moje jaja dziś przydadzą? Niektórych w tym mieście do reszty popierdoliło wi. Pomożesz mi przywrócić stan równowagi w tym naszym kurwidołku. Okej. Okay. A tak dokładniej? No więc jest taki zespolik, Askrax, nie? Trzy laski z Japonii śpiewają to swoje elektroniczne popowe gówno. Zrobiły w Azji karierę, ale kto tam nie robi kariery? A teraz podpisały kontrakt na amerykańską trasę. I chcą ją reklamować coverem mojego kawałka. Wyobrażasz to sobie? Nikt nie będzie mnie robił w wała. No dobra, ale masz z tymi laskami problem, bo... Serio? Nie widzisz, co tu się odpierdala? Ale chuj z tym, to teraz nieważne. Zrozumiesz wkrótce. Teraz posłuchaj, co zrobimy.
Dostałem cynk, że ciężarówka ze sprzętem Askrax będzie przejeżdżać w okolicy. Załatwimy to jak za starych, dobrych czasów. Rozpierdolimy ją. Bez sprzętu te suki będą musiały wstrzymać koncerty. Kerry, biorący sprawy w swoje ręce, kiedyś każdą aferę chciał rozwiązywać za pomocą armii prawników, grzejąc dupę nad basenem. Ciekawe, co mu odjebało. Zaraz będziemy na miejscu. No, chyba te miejsce znamy. Okej. No, jesteśmy. Okej. El Capitan. Zupełnie wspomnieć, że na razie wstrzymujemy wszystkie kurierskie zadania. Mamy teraz poważniejszy temat do skończenia. Daj mi chwilkę, muszę coś dokończyć. W sumie to możemy to tam dać. Bagażnik, wyciągnij graty stamtąd. Co to kuźwa jest? No. Niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę. Przez wielkie Ash. No, bierz się do roboty. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Weź kolczatkę i granaty. Robi się. Wiesz, że właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comen, tę DJ-kę. Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korp z biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Ciekawie. Może być. Rozłóż ją tutaj. Dobra. Składamy. Dobra. Wow. Chowaj się. Szybko. Nie wiem, idź szybko, a on idzie normalnie. Znaczy może troszeczkę przyspieszonym tempem. Jest ponad to. A teraz co? A teraz czekamy. Załoga tej ciężarówki. Mogą być uzbrojeni? Mają obstawę? Kurwa, Vi. Szczerze? Nie wiem. Mam nadzieję, że cokolwiek się wydarzy, dasz radę. Wielka improwizacja? To nie byłby mój pierwszy raz. Ciekawe. Coś jedzie. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Dobra. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Pojebało was? Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi. Rączki przed siebie. Wysiadaj, gleba! Człowieku, posłuchaj! Na ziemię mówię! Hej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Co jest w środku? No sprzęt muzyczny. To twój dzień, Kerry. Skrzynie ze sprzętem muzycznym. Miksery, kolumny, perkusja, kilometry kabli. Zajebiście, złoty strzał. No, spadajcie, panowie. I nie oglądać się za siebie. Halo, spierdalać mówię! Okej. A teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastyku.
To będzie taki twój autograf, co? Zgadza się, więc lepiej nie spudłuj. Rzuć granatem w ciężarówkę. A. Zajebiście. Dobra robota, Vi. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale... W jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. Aha. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę. Jebane bez talencia. Sukces? Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Nie lepiej było po prostu zatrudnić prawnika? Ty to mówisz? Mam dość przerzucania się papierkami i fałszywymi uśmieszkami. Tu chodzi o jasny przekaz. Tak się załatwia sprawy w Night City. Aha, policja. Spierdalamy. Ty prowadzisz. Musimy ich zgubić. No super, takim autem. ...zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Nie w sprawie. Do najbliższych jednostek. Podejrzany wciąż jest w sektorze. Ostatni raz uciekałem gliniarzem w 2020. Jest uprawiany! Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas nie dorwali. Ci też nie mają szans. Dobra, uciekamy. Jeszcze nie otwieraj szampana. To nie koniec, siedzą nam na ogonie. No to się ich pozbądźmy. Tyle szybko, głodny się robię. Ja. Może tutaj gdzieś pojedziemy, na przykład. Dalej, chujki! Zbierać się do cholery, bez samodzielnych akcji! Wow. Mam nadzieję, że nam samochód wytrzyma chociaż. Dobra, tam już jest po sprawie. Musimy jechać tu w tą stronę. I powinno dać radę. Samochód to wyje do księżyca. Urwał się patrolom. Wznowić poszukiwania. Mogłem gdzieś tutaj przeczekać to wszystko. Powinno się na pewno udać. Chociaż już migają gwiazdy, więc będzie spoko. O. Schodzimy na 01. Dobra. Powtarzam. Schodzimy na 01 Zgubiliśmy w sektorze. Ich. Możecie wracać bez odbioru. Sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, odwieź mnie teraz na Carnita Street. Wow. Pytanie, czy ja tędy przyjadę, ale chyba tak. Aha, dobra. To jedziemy. Jak to daleko jest, to nawet nie wiem. Ale zobaczymy. 1-2 kilometra. Aj. Sorry. Lecimy. Kolejne zadanie przed nami będzie trzeba wykonać, bo raczej to będzie koniec tego. Coś przejechałem trasę. Rzecz jasna.
wyspierdalaj! Kuźwa, wyspierdalaj! Dobrze, ostatnie 500 metrów przed nami. Jak tu mamy jechać? W lewo i w prawo. No i już jesteśmy faktycznie u celu. Ja pierdzielę. Jakieś remonty. Co, mam go tutaj na parking zawieść? Dzieciaki naiwne. A zdyńki chcesz? Kerry Eurodyne jada w tanich barach? Chłopie, tu dają najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawiam. Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłem. No, prowadź. Co on odpierdala? Jak zaczynaliśmy z Samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. Hej, Rachel. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Kojarzę tę dziurę, te zapachy. Ale skąd? Słucham. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Eurodyne, to co zwykle? Podwójne espresso, jamajskie, bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? Dobra, nie będzie. Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Cholera. Dopiero teraz schodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Falę energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz... Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? Napić. Powiem ci tak. Jeśli one się nie wycofają, daj mi znać. Przekonamy je innymi sposobami. Dzięki. Mam nadzieję, że mam je z głowy. Bo jeśli nie... Kurwa. Nie chciałbym, żeby się okazało, że Johnny od początku miał rację. A co Johnny ma z tym wspólnego? No, Johnny uważał, że odchodzę z Samuraja dla kasy i dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smieczy. Aha, a z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać. Johnny nie żyje. Podobno. Ty żyjesz. Zastanów się, czyja prawda jest dla ciebie najważniejsza, twoja czy kogokolwiek innego? Czy to podchwytliwe pytanie? Tylko jeśli nie masz jaj, by szczerze odpowiedzieć. Muszę się zbierać. Dzięki za... No wiesz. Nie ma za co. Okay.
poszedł? Czekajcie, auto było tu. I auto już znikło. Dość szybko. Okej. Dobra, to zróbmy jeszcze jakieś zadanko w takim układzie. Gdzie to jest dziennik? Co mamy w miarę blisko tutaj? Spotkaj się z El Capitano koło Tamy. Czy to znów jest tam, gdzie ja wtedy byłem? Dobra, zobaczmy. Jakiś... Tam jest. Tak, tak. Dobra. Też widzę, coś się wydarzyło, ale nie mamy żadnych tam znaczników. Mordę, naprawdę? Serio? Znów w to samo miejsce będę musiał jechać. Dobra, to tym razem to jednak ja sobie przywołam jakiś pojazd, nawet ten. Wszystko jedno, który. Stój. Dobra, karbusek. Będzie szybciej niż te bieganie. Mi się by okazało, że znów trzeba gdzieś zmierzać. Przesłem ci kasy, bo zapomniałem, ale powinna zaraz ci wpaść na konto. Zajebista robota. Ujwia, co to za jakieś ciężkie transporty się odbywają? Mua, marno weź, nie bądź pizda, damy radę! Uparty osioł. Pamiętam, policja? Ma ci pomóc w robocie. Po co poszło? Jeden z jego ludzi się wysypał. Po tygodniach przygotowań. Uważam, że to problem, który może nas kopnąć w dupę. On uważa inaczej. Czyli go kojarzysz? Ta. To ten cwaniak, który odbierał od ciebie auto, gdy przyjechałem do twojej dziupli. Warsztatu. Ale tak, to on. Słuchaj, pojedziesz do portu Arasaki. A tam ukradniesz ciężarówkę ze sprzętem medycznym. Akcję zabezpieczy Daniel z kolegami z NCPD. Będą przebrani za pracowników portu. Jedź tam. Daniel się do ciebie odezwie. Ani razu nie nazwał cię królem. Nie pajacuję. Jak tak dalej pójdzie, to skurwiel się w końcu ostrzyże. Kradzież ciężarówki z portu Arasaki brzmi jak grubsza akcja. Jakieś wskazówki? Zróbcie to w nocy. Ochrona będzie słabsza. Więcej przekaże ci Daniels. To wszystko? Jeśli ci się uda, to dzieciaki w Santo Domingo nie będą musiały przeżywać tego, co ja. Ora, idę zajarać. Zostaw mnie i jedź. Ohoho, panny mi tak robiły. Mówi, zostaw mnie, ale tak naprawdę chcę usłyszeć, Muamar, czy wszystko w porządku? Diagnoza doktora empatii stosowanej Silverhanda brzmi: typ chce pogadać, ale nie umie się do tego przyznać. Okej. Ciekawe. Mam kraść własność korporacyjną przy wsparciu NCPD? Ufasz im? Daniels i jego koledzy robią to po godzinach. Nie jako gliniarze. Czy ufam? Znam go od dziecka. Razem dorastaliśmy. Tu, w Santo Domingo. Wiesz, czego najbardziej baliśmy się jako 11-letni chłopcy? Pewnie nie powiesz, że chodzi o potwory pod łóżkami. Niestety nie. Najbardziej baliśmy się szklanki wody. Filtry czasem nawalały. Każdy łyk był potencjalnym wyrokiem śmierci. Nowotwory, dziecięcy reumatyzm, zwyrodnienia stawów.
A to wszystko w pieprzonej szklance wody. W tych domkach. Przez lata. Codziennie. Kurwa, założę się, że to sprawka Arasaki. Fabryki Arasaki zatruwały wody gruntowe od 2061 roku. Długo nie wiedzieliśmy, jak bardzo jest źle. Jebane pierdolone bingo. A jak bardzo było źle? Było? Jest. Tu każdy kogoś stracił. Każdy dzieciak ma problemy ze zdrowiem. A ja czy Daniel raczej się nie zestarzejemy. Jest jak jest. Rozumiem, że ten sprzęt medyczny pomoże chorym. Wielu ulży w cierpieniach, tak. Przede wszystkim ludzie zobaczą, że ktoś o nich dba. Może w końcu poczują coś innego niż strach. Musimy kraść. System jest spierdolony, Vi. Leć już i nie zawiedź nas, proszę. Idę. Dobra. Zadanie ciekawe, bojowe, wręcz bym powiedział. Jak daleko mamy? A, tam jest gdzieś około 4 km. W sumie mamy godziny chyba... Właśnie, jakie to są godziny? To są nocne czy dzienne? Która to jest godzina? 3:59, okej. Dobra, to ja idę po prostu, właśnie jadę do tego punktu i się szybciej przetransportuję, niż jechać samochodem. Okej, mam nadzieję, że coś tam będzie. Tak. I lecimy. O Jezu, to na drugą stronę miasta praktycznie było, trzeba iść. Do metra. No dobra, jesteśmy. Co my tu mamy? Dobra, kowatwimy teraz w tym głównie razem, słuchaj mnie. A może nie ujebiesz się nim po uszy, masz... Nasz cel trudno przeoczyć, bo to jebana ciężarówka. W załączniku masz jej zdjęcie. Problem w tym, że jest otoczona skurwysynami z Arasaki. Śledź też koordynaty, tam się spotkamy. Zbieraj się. Zrób tak, żeby było dobrze. Okej. Okay. No dobra. Ja bym to jeszcze sobie uzupełnił w takim bądź razie ekwipunek, wytwarzanie. Tu nie mogę, tu jak najbardziej mogę. Potwierdź. Tu nie mogę, tu nie mogę, okej. Okay. Granatów tu widzę nie mam. No nie, nie mam niestety. Dobra, lecimy. Arasaka, no to nie będzie takie proste. Się domyślam, co tu może być. Może być bardzo grubo. Po tej stronie. Teraz tak. Jak rozumiem, będzie trzeba tutaj... A, tam jest... Nie, zaraz. Tu byśmy się schowali póki co. Teraz będzie po prostu pewnie zagrożenie czy coś w tym stylu. No, chyba to tam jest, jak sądzę. Weźmy jakąś broń przy sobie. Na razie może być ta nawet. Przycisnę się tu? Nie ma takiej możliwości, żebym ja się tu przycisnął. Okej.
Okej, to jest port w sumie. Tamto mnie nie interesuje, bo wyjechać sobie będzie ciężko. Okej, mamy tak tu. Tu kolejnego. NPC. A, czekajcie, to są nasi. Złote się zaniosłem w porcie. No, jesteś. Czyli potrafisz znaleźć port. Brawo. Pamiętasz co dalej? Kto tu jest od ciebie? Powiem ci, ciebie złapią, a ty ich wsypiesz? Chuj cię to obchodzi. Rozumiem, że stresujesz się tą akcją, ale potrzebuję cię opanowanego. Przestań szukać konfliktu. Nie mam czasu na to romantyczne pierdolenie, słuchaj mnie. Uważaj na ochronę. Znajdź ciężarówkę Behemoth z logo Arasaki. Masz jej zdjęcie. Może sobie poradzisz. Jak do niej wsiądziesz, zakłócimy im komunikację. To ci da chwilę, żeby uciec, zanim wezmą posiłki. Sprzęt jest najważniejszy. Nie zniszcz go. Nie opierdalaj się. Myśl, ruchy, będę z tobą na linii. Okej, dobra, to chyba jest to. Ciężarówka jest po prostu pod Viato. I zdaję sobie sprawę, że to jest ta. A w sumie można byłoby wejść. Czekajcie, co mogę tutaj? Rozmawiaj. Zaproszenie ci kurwa wysłać, szukaj tej jebanej ciężarówki. Ja nie muszę jej szukać, bo ja wiem gdzie ona jest. Tylko się zastanawiam, czy tędy by nie można było zejść jakoś. To jest tam. Z tej strony przynajmniej coś mogę zobaczyć. A tu widzę gościa. Jednego na tym. Czy to nie jest przypadkiem to? Pracownik. Kurde, granaty. A, zaraz, tu jest gościu. Okej. To chyba jest ta ciężarówka. Nie, to jest reflektor. Behemoth. Tak, czyli to jest ta ciężarówka. Dobra, mamy. Mamy ją tu. Jakbyśmy się tam dostali, w sumie. Bo tu po tym dźwigu to chyba raczej się nie dostanę. No dobra. Wszystko jasne. Czy ktoś tu jeszcze jest? Reflektor. Dobra, nie ma co. Idziemy na całego. Wiem już gdzie jest, także spoko. Pół drogi, że można powiedzieć, jest załatwione w ten sposób. Teraz tak. Teraz tu musimy się dostać, tak? No przecież to nie będzie takie ekstra proste. Na razie schowajmy broń. Dostań się do kontenerowca Arasaki. Nie lubię mieć jakiś cich wybuch. Widzę, kolejny jest. Okej. Przyjęcie kamery, tryb sojuszniczy. Ewidentnie jest, żeby tu na ostro wchodzić. No i tam jest gościa. Okej. Tam widzę gościa. Dobra,
O Jezu, zabym wpadł do wody. Dobra, nie ma co, żeby się coś działo. A, musiał teraz kurwiel odejść, no. Ja pierdzielę, no dobra. O, tu ja widzę ich jest więcej. Z tamtej strony, jeżeli by się udało przejść tyłami. Nie widziałeś mnie. Co to jest? Podłącz się. A, zachciało mi się teraz 5, 5, 7, A, 5, 5, 5, 5. To mam tu 7A 5, 5, 9. Dobra, jest. Tu 9 i 55. Mamy to. Kolejny jest, gościu. Tutaj tak jak się nie przedostanę w sumie. Zatem nie widzi już. W sumie, będąc tu... Pierdziele, co tu zrobić? Dobra, idziemy. Nie będę już się zastanawiał. Ryzyko wykrycia, to ja wiem. I tak się znajdziemy. Szok, restart, optyki, to nie, dobra. He? Zajmę się. Strzały. Kontakt. Okay. Kurwa mać. Myślałem, że Muammar pracuje z profesjonalistami. Włączam zagłuszanie. Otoczyć go! Głowy nisko do cholery! Jest. Okej. Macie. Strzelajcie! To jest działko. Dobra. Tryb sojuszniczy. Się do celu! Dobra, się zbliżaj. Prześwietlę ich. No i jak tam walka z korporacją? Chyba chujowo, co? Terroryści! Strzelajcie! Strzelajcie. Nie wiem, do czego oni będą strzelać. To kurwa, przejechać to będzie problem. Problem będzie to. Zbliżam się do celu!
Przyjęcie sojusznicze. Kolejna kamerka. Tryb sojuszniczy. Wychodź! Nic ci nie grozi! Ja! Mam ciężarówkę. No, brawo! Teraz wystarczy wyjechać. Wystarczy wyjechać, pewnie. Otoczyć go! Sama to zrobię! Gdzie jak myśla jestem? Co by się wydarzyło? Zbliżam się do celu! Nie macie. Jerry, jest rany! Ach, pierdziele. Coś tu wybuchło chyba. Przez moje elektro coś. Okej. Weźcie się w garść! Zanim wyjadę, to ja tu muszę troszeczkę sobie po zdanie sprawy. Czekajcie, czy tu jest gdzieś wyżej możliwość wejścia? Chyba nie ma, niestety. A? Dobra, tam widzę coś. Spoko. Dobra. To ciężarówkę to tu takie proste rzeczy nie będą. Może się bawię troszeczkę to za długo, ale... Okej, tam jest ktoś. Czekajcie, skoro tak, to idźmy tu. Właśnie, te działka. Tryb asysty. Super. Dobra, wsiadamy. Tak to się prowadzi. Kurwa, znaleźli mnie. Spierdalaj stąd, Vi. Szybko, zanim wezmą wsparcie. Wiedziałem, że spierdoli akcję. Ten dron chodzi. Lecimy. Musieli oczywiście wpaść mi pod koła, no jak żeby inaczej. Idziemy, idziemy, idziemy. Ten co, tak się rozpędził. Teraz tu w lewo. Łatwo było przejechać. To już ostatnia prosta. No pozwól się towarzyszyć. Zaraz się naprawdę wkurwię!
Toyota tak jeździć. Chyba go pogięło. Przyczaimy. Wiedziałem, no bo nie by było ciężko, no ale całkiem fajne zadanko. Ależ tu wjazd. Są. Troszeczkę za duży łuk wziąłem. Zrobiłem. No dobra, co to jest? Rozmawiaj, tak? Ale ciekawie się tą ciężarówką jedzie. Czuć tą masę. Nie ma co. Czym jesteś? To dobrze. Jest! Miki, sprawdź sprzęt i pozbądź się ciężarówki. Tak. Daniel zachowywał się tam tak, jakby w ogóle nie dbał o życie. W Santo Domingo wszyscy coś straciliśmy przez Arasakę. Ale Daniel z wyjątkowo dużo. To zmienia człowieka. Daniel się odzywał? Co z nim? Nie żyje. Przykro mi. Miałem chronić sprzęt. I dobrze zrobiłeś. Daniel powiedziałby to samo. Dzięki twojej decyzji pomożemy wielu osobom. Zasłużyłeś na nagrodę. To auto jest twoje. Szampan obok też. Myślałem, że atmosfera będzie nieco weselsza. Dziękuję, Vi. Za wszystko. Dzięki, El Kapitanie. Trzymaj się. No dobra. Co, szampanik mój. Szkoda, że to wiaderko też nie moje. Co my dostaliśmy w ogóle? O kurwa. Co to za auto jest? Ja pierdzielę. Geparda dostaliśmy. Boże, jak ta się marka nazywała? Nie przypomnę sobie. Jak to mogło mi wypaść w ogóle? Dobra, co my tu mamy jeszcze? A, Dorita. Dobra, wiem, o co biega. Dobra, jeszcze może jakieś zadanko zrobimy. Może by coś było, kurde, takiego bardziej. Czarna... Na czarną godzinę. Wiecie co? Czemu by nie? Można to zrobić. Zaczekaj na wiadomość od Lizzy Weezy. Nie, no to... Czekanie to trochę nie dokej. Znikający punkt. Co to jest? Nie wiem, czy jestem bardziej wzruszony, czy zażenowany. Jest cienka granica między byciem fanem, a byciem psycholem, ale Porsche 911 Turbo to Porsche 911. Lepiej je mieć, niż nie mieć. Czego nie bym... Okej. Okay. To mamy dość blisko. Dobra, wiem, to jest o te bijatyki całe. Niech będzie. No to pewnie będzie zapier... ...dzielać. Nie rozbić tylko go. Oj, to 2,5 km. Dobra, to zobaczymy się już na miejscu. No dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz jeszcze kawałek jak dojść.
bez sensu. Przecież z góry wiem, gdzie uderzę. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Chyba was posrało. Nie was, tylko ciebie. Poza tym, co za niesportowy język. Wstyd. Wróć jak zmądrzejesz. Zaczekam. Naprawdę wszystko robicie razem? W łóżku też? Mam wspólną dziewczynę dla obu ciał, jeśli o to pytasz. I dzielę się nią po równo. Czyli co? Jeden ją ma od pasa w górę, a drugi od pasa w dół. Nie, kretynie. Jedno ciało umawia się z nią od poniedziałku do środy, a drugie od środy do niedzieli. O Jezu, kochany. Wcześniej grając po prostu w to, no to niestety z nimi nie dałem rady. Zobaczymy, ta troszeczkę jestem na znacznie wyższym poziomie. Wszystko mi jedno. Jeśli zgubiliście jeszcze jednego braciszka, jemu też mogę naklepać. Jesteś mocny w gębie, to nie ulega wątpliwości. Zobaczmy, jak sobie poradzisz, kiedy w ruch pójdą pięści. To jak? Możemy zaczynać? Niech wygra najlepszy. A ty? Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. Przejmuj się. Następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie! Słuchajcie, tak z ciekawości. Jesteście w stanie czytać nawzajem swoje myśli? Raczej. Przecież jestem tą samą osobą. Gdyby było inaczej, leczyłbym się na schizofrenię. Niesamowite. Kariery bokserskiej wam nie wróży, ale za to w cyrku. Dajmy już spokój, co? Ej, a rąk też wam nie pozamieniali? Bo biliście się tak, jakby wszystkie były lewe. Wypierdalaj! Dobra, zobaczmy... co my tam mamy za SMS? To jest to... Co to jest? Glentak, ta. Okej. Okay. Czyli co? Kolejny rzecz... Dobra, to jeszcze jest jedna rzecz. Mi się przydała. Dobra, gdzie my tu mamy? Dziennik.
To tu możemy jeszcze zrobić w miarę blisko. W bliskiej odległości. 1,1 tu mamy, widzę, kontrakt. Tu co tu jest? Znajdź mi nieszkodę dotkniętych cyberpsychozą. Aha, czyli tu trzeba całość pokonać i dopiero będzie po prostu... 14,50. Dobra, okej, okay, rozumiem. Tu widzę jeszcze, jest od tego kontrakt. Skutek uboczny. Okej, okay, tak już dla niego dzisiaj robimy. Czemu by nie? Okej, okay, to. To będzie chyba moje ostatnie. Ostatnie poczynanie w tym odcinku. Okej. Okay. Czy tu gdzieś jest teleport? Wydaje mi się, że chyba nie będzie zasadniczo. Dobra. Odcinek pewnie będzie dość krótki. Wyjdzie w rezultacie. Czy ci ludzie tutaj nie potrafią uważać na pieszych? Ja pierdzielę, co zajęło. Czekaj, ja do tej ciężarówki jestem w stanie wsiąść? Guzik. Tutaj siła. Może ja siłę bym zrobił? Gdzie to postać? Siła. Budowa ciała, czyli to. I tu bym chciał... Jeden punkt przy. Często mi się zdarza. Jest dobra. Na 6. Jestem w stanie to zrobić. Zobaczymy, jak się tym jeździ. Ło! No proszę. Cóż to było? O, mamy tu, dobra. Tyle chciałem się przejechać. Dobra. Gdzie tu mam się udać? O Jezu, daleko. Cholerę. Tu jest, widzę, zadanie poboczne. W sumie też jest z tej mapy można było pobrać zadania. Ja mam zadanie tu. O, super. To jeszcze pewnie może tamte zadanie zrobimy w takim układzie. Okej. Okej. No dobra. Udaj się do motelu. Okej. Lecimy. Nie wiem, co to na mnie czeka. Ale idziemy. Motelik. Pani nie interesuje? Dobrze. Na górę, tak? Zamknięte. Kłopoty chyba mnie lubią. Co to jest? Będę zmuszony cię rozbroić. Chyba się pomyliłeś. Ja chyba do nie tego mieszkania przyszedłem. Kradna gości. No dobra. Co my tu mamy? 1C, 1C, 7A, 1C, 1C, 7A, 55, 55, dobra, tu. 55. Teraz co my tu dalej mamy? 1C, 9, 1C, 9. BD 1C. No dobra, jest. Okej. Okay. Szukaj pojemnik, tak? W każdym razie jest na górze. A, tutaj pani. Przepraszam, można? A, sorki, zagapiłam się. Witamy w motelu Dewdrop Inn. Tu każdy dzień rozpoczniesz z uśmiechem.
spokojnie, to nie było przed momentem. Mam się tu spotkać ze znajomym. Nazywa się Booker Updike. Aha. No dotarł już? Oj, nie wiem. Ja tu jestem tylko na zastępstwo. Koleżanka ma zabieg. Spokojnie tu. Nawet bardzo. Prawda? Mamy protekcję Six Streetów. Dbają o to, żeby nikt nie robił gościom problemów. Oj, a nie jesteś chyba z policji, co? Bynajmniej. Bo miałam nie gadać z klinami. Macie wolne pokoje? Chwileczka, już sprawdzam. Jakaś taka wystraszona. Jest jeszcze jeden. Na parterze może być? Zastanowię się jeszcze. Spoko. Jakby co, ja nigdzie nie idę. Dobra, spoko. Co tu mamy? Karta paczek. Kart w sensie? Dobra. A, to jest toaleta. Okej. Okay. Te zielone. 102, 101. Pracujesz tu? Nie, kurwa, zwiedzam sobie. Spytałem grzecznie. Mam spytać inaczej? Okej, tylko bez nerwów, tak? Pracuję, zgadza się. Konserwacji, hydraulika, elektryka i takie tam różne drobiazgi. Szukam kolegi, nazywa się Booker Updike. Czekaj. Taki wysoki biały koleś, tak? Raczej ty podludka, co nie? Nie wiem, długo się nie widzieliśmy. A czemu tak mówisz? A bo się zamknął w pokoju i nie wychodzi. Tam, w 103. Nawet kawy sobie rano nie naleje. Ale klient nasz pan. My to nie zadajemy zbędnych pytań. Chce mieć spokój, to ma spokój. To na razie. Dobra, 103, 102, 104. Jasne, możemy pogadać potem. Ale mu się płyta zacięła. Te bajki są dziwaczne. Czemu nie ma w nich ludzi? Sierżant Dobbs jest psem. Wiem, bo Lizzie Wills ma już psa. Idealny. Ale... Mr. Puggins to jakiś dziwny twór. Ma taki płaski pyszczek i wystający... 103 powiada. Jest z numerku. Może to kot. 201. 205. Czekajcie, 203, znaczy 103, to jest na dole, a nie na górze. Moment, coś mi tutaj nie gra. Jeszcze raz, gdzie to jest pomieszczenie numer 103? 107, 104, 101, 102, czyli co, tu by wychodziło? Ale tu wali. Chyba nawet gorzej niż u ciebie w mieszkaniu. O kurwa. Pewnie, że to jest on. Facet się udusił. Chyba we śnie. Pozazdrościć. Spokojna śmierć. Rzadki przypadek w tym mieście. Pożygam się. Czujesz? Tam, z wentylacji. Opary lecą z pokoju na górze. Czekaj, to... Aha! Neoamfetamina. Chcesz mi powiedzieć, że rozpoznajesz dragi po zapachu? Jak pies policyjny? Ja bym powiedział, że jak sommelier. Czas zajrzeć na piętro. Coś mi mówi, że znajdziemy tam towar naszego Reapera. Gdzieś obok kratki wentylacyjnej. Widzę dwóch gości. Jeden, dwa. Okej, no to już coś więcej. Wiadome. Jasne, możemy pogadać potem. Dobra. Broń. Musimy mieć. 21. Pewnie to tutaj jest, tak? Tu
25. Okej. Okay. Przecież coś widać. Ale tutaj ja nie mam dostępu. Tu też nie mam. Iść do pokoju na piętrze. Czekajcie, w ten sposób mam iść. Ja pierdzielę, wirtualne anonse. Są Sixth Street. Poszukaj beta ten dealera, tak? Okej. Okay. Dobra, strzelmy w to. Okej. Okay. Po sprawie. Będę się z nimi bałętał. O Jezu, pół ciała nie ma. No dobra. Czy to wytwórnia w ogóle jest? Beta jest, kamizelka kolorodporna, ale dobra. Ekstra. Dostań się loka z motelu. Muszę być bardzo szybki w sumie. Do ataku! To są z gangów. Tutaj, tak? A, ten się boi, chociaż kuźwa nie wie, o co chodzi. Ja pierdolę! Kurwy syna! A? Jak się bawimy? Będzie. Nic nie słyszała chyba. A tu coś będzie się działo? Chyba też nic. Zawieźć do skrytki. No dobra. Jedziemy. Nie sądzę, żeby tutaj jakichś tych przeszkód jeszcze dodatkowych nie było. Oj. Właśnie, chociażby takie, że przejechałem. Dobra, pojedziemy tu sobie w prawo. Też nie, nie pojedziemy. Jest ten kierunek. Ajajaj. Dobra. Okej. Okay. Lewo. Ślepy jesteś? Kuźwa, ślepy. To na ulicy tak chodzi. A, to nawet niedaleko jest, no to znaczy, że żadnych niespodzianek nie będzie. Dobra. Sprzedaj, zdeponuj. Rozumiem, to jest załatwione. Czyli beta azyl zabezpieczony? Doskonale. Za rozwiązanie zagadki dotyczącej losów pana Bookera daję ci 10 dodatkowych punktów. Brawo! Zamykam kontrakt i śledzę załuski. dość krótkie takie. Dobra, wiecie co? Ja jeszcze tutaj te właśnie zadania poboczne porobimy. Czyli tak tu. Już mam auto przy sobie. Więc takie drobne rzeczy. No gdzie? W drugą stronę.
niż ty. Ale minął. Pięknie. Teraz pytanie, co tutaj jest? Kto wie, co może tu się kryć? Dobra. Czekaj, czekaj! Ja cię znam! Byłeś w naszym obozie, Walde Caldos, wołając się ty, co nie? Tak, zgadza się. Ktoś cię tu przysłał? Ktoś z naszych? Coś jest nie tak, prawda? Wpakowaliście się w jakieś gówno. Karol i Cassidy przyjechali dopiąć deal z kosiarzami. Wykradliśmy dla nich wszczepy z transportu. Ale... Kurwa, to za długo trwa. Coś jest nie tak. Przejdę się tam. Sprawdzę, czy wszystko okej. Okay. Czekaj. Oni się mogą wkurwić, że... Pilnuj wejścia. Dobra, cichacza. Idziemy. Co tu chodzi? Widzę ich. Kto to jest? Kosiarze. To, czego chcieliście. Ale nie wtedy, kiedy chcieliśmy. Spóźniliście się. 3 dni. Tłumaczyłam ci. Była burza piaskowa i... Gówno mnie to obchodzi. Straciliśmy przez was pieniądze. Dużo pieniędzy. To jest kto? Walde Caldos. Dobra. Czyli tak, tego zaznaczamy. Tu. Tu. Kosiarz. Okej, musimy tu jeszcze z tej strony podejść. Raz. No dobra, okej. Podejdź bliżej. No dobra. Muszę tam po prostu pójść. Uszanowanie. Jak tam? Robiliście targu? Wi? Co ty tu robisz? Kto to jest? Przyszedłem sprawdzić, jak wam idzie. Czy wszystko gra? Kto to kurwa jest? Wołają mnie Wi. Szuj mnie obchodzi, jak cię wołają. Co on tu robi? Co to kurwa ma być? Spokojnie. On jest z nami. Co jest? Do 3 nie potraficie kurwa liczyć? 3 was miało być, 3! Was też. Do tego miałeś też przynieść gotówkę. A co się nie widać? Wróćmy do rozmowy. Okej, spóźniliśmy się, nasza wina. Zejdziemy z ceny o 10%. 20. 15. Niech wam kurwa będzie. Co nie, żeby przynieśli kasę? Posrało cię, Wi? Po co się tu pchałeś? Wpadłem na chłopaka, który stał na warcie. Martwił się. Mówił, że to za długo trwa. Nie jesteśmy głupi, Wi. Wiemy, ile ryzykujemy, ale... potrzebujemy tej kasy. Bardzo. Zamknijcie się wszyscy. Potem będzie czas na pogawędki. Zabawne. Od początku nie podobała mi się twoja morda. Teraz już wiem, że... To ty nam odbiłeś, Sandra Dowsett. Ty rozjebałeś kryjówkę Watson. Koniec rozmów. Nie mieszaj w to nomadów. Powiedzieli, że jesteście razem, tak? Zgadza się, kurwa, czy się przesłyszałem? Okej, ale... Koniec rozmowy. Rozjebać ci! Snajper! Zdejmij snajpera! Już się bałem. Dostaniemy tę kartę! Jak nie ma to skrzydło! Babko jedyna. Nie bój!
Kurde, nie ruszaj, żeś się. Dzięki za pomoc, Bi. Zajebisty. Kurde, to przyspieszanie dialogów po tym samym klawiszu, którym się staje, to jest beznadziejne. Chciałem dobrze. Mhm. Ciekawe, co by się stało, gdybyś chciał źle. Otwórz chłopakowi. Wyszło jak wyszło, ale nie to jest ważne. Wlazłeś do paszczy lwa, żeby nam pomóc. Bezinteresownie. To rzadkie. Rozumiesz? Cholera, miej rację. Dla mnie ważniejsze od pieniędzy. Które i tak sobie weźmiemy. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja sobie tu pozgarniam co lepsze rzeczy. Trząska limitu. Okej. Zadanie ukończone, super. Te autko usiądę, jeżeli się da. Nie, nie da się niestety. Usiądę. Dobra, lecimy. No, tu gdzieś było kolejne zadanie. Więc zrobię też. Widzieć, to są dość króciutkie zadanka. A mamy jedno niedaleko, także. Dobra. Jedziemy. No i już jesteśmy na miejscu. Nie wiem, co tu się wydarzy. Weźmiemy sobie broń tą. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Daruję sobie espresso. Wolę spunky monkey. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry! Żebym widział nadgarstki! A reszta siedzi i nawet nie... Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Wysyłacie sprzeczne sygnały. Jak mam grzebać po kieszeniach z rękami w górze? Albo widzisz nadgarstki, albo szukam forsy. Nie można mieć wszystkiego. Myślisz, że jak zasuniesz słabym żartem, to ci odpuszczę? Że się pośmiejemy i pójdziemy do domu? Portfel! Już! Nie będę mu wyciągał za nic na świecie. Zdychaj, gnoju! Tyle lat prowadzę ten lokal i jeszcze nigdy wszyscy są martwi! Zadowolony. Było zaoszczędzić parę eurodolców? Wynoś się! Wynoś! Ajajajajaja. Mis amigos se encontrarán. Oj, go posłało, że ja bym dał mu kasę jakoś. A to mu co, siusiu się chce? Dobra. Mamy coś tu jeszcze obok? Oj. Jakieś zadanka tu są, tu widzę coś jest. Zadanie powolne, sprawy nie trafią. Dobra, wiecie co? To będzie ostatnie zadanie. Więc też tu sobie mogę się od razu szybko przetransportować do tamtego punktu. Co też uczynię. To już będzie ostatnie. Ej, ty!
Chyba pomyliłeś lokale. Nie sądzę. To nie jest bar? Jest. Tylko że dla swoich. Wstawaj, przejdziemy się. Hej, zostawcie go do cholery! Nie mieszaj się, nie twój. Żeby nie robili afery w lokalu. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Pierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Spróbuj, gnojko. Dalej, pokaż, na co się stać. No proszę. Robi się, kurwa, ciekawie. Niech ktoś wezwie policję! Zapierdalać, kurwie, syny! Jeszcze chcesz? Jeden drugi jest. Głąb. Ej! Dobra. Co się stało? A nie, nic. Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Dobra, co my tu mamy? Spotkać się z... No. Co? Z kim? Anako. Nie, no to te zadanie. Co za moc. Oj, no to takie zadanie. Dobra. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty, masz. Za dobry uczynek. Resztę... Wow. Resztę dostał barwę. No dobra. Ja tu gdzieś usiąść? Chyba nie. Ślepi jesteś? Czekajcie, czy ja gdzieś tu mogę... Dobra, tutaj będziemy stać. I tu się pożegnamy w dzisiejszym odcinku. Nie był może wybitnie jakiś ciekawy ten odcinek, ale tu już końcówka bardziej, więc... Zobaczymy, jak to się potoczy. Może jeszcze jeden coś na ala taki będzie, taki wykończeniowy, można powiedzieć. I później zaczniemy już odcinki te finałowe. Nie wiem, ile ich tam zrobię. Zobaczymy. A na ten moment dzięki za obecność. Jak się podobało, to zapraszam do lajkowania, co pomoże w rozszerzaniu się algorytmowi na promocję tego kanału. Gdzie się pchasz? No za... Wiesz co? Jak ci zaraz się opanuje. No dobra, wracając do tematu. Subskrypcja, żebyście wiedzieli na bieżąco, co jest publikowane na moim kanale. No i komentarze. To też jakoś tam w skryptach pomaga. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego. Bajo. About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm to blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means?
fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.